Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku specjalnym, drugiej części tak naprawdę. Jadę dzisiaj znowu do Dawida, zobaczyć jak tam wygląda jego elektra. Czy już coś poskładał, czy jeszcze nie. Na pewno dzisiaj będziemy coś składać, także ja jestem już no nawet dalej jak w połowie drogi do niego. Właśnie sobie zatankowałem furę. No i jedziemy do niego. Widzimy się na miejscu. No i ja już u Dawida. Siema. Kamera zgłupiała, ale dobra, już jesteśmy tutaj w garażu. Przygotowane stanowisko. Elektra na swoim podnośniku. Brama jest otwarta, wybas to rusza. No i dzisiaj będziemy składać dalej. Przynajmniej chcę pomóc Dawidowi tyle, ile się da. Ale Dawid ma jeszcze jedną niespodziankę na dzisiaj. Nie? No. Idziemy pokazać? No idź. A ty? No ty sobie poradzisz. Nie, no ty o coś opowiesz jeszcze. A ty jak tutaj u ciebie? Ale ty coś opowiesz. A ja się nie wiem, na czym nie znam. Chodź! Dawid ma jedną taką fajną niespodziankę. Mianowicie... ma nowy sprzęt. Przyjechał z Kanady. Kupił go też na aukcji. I... jest to BMW F800 ST. Taki to jest model. Ma jakieś tam uszkodzenia drobne, ale nie są to jakieś straszne uszkodzenia. Tu uszkodzony kierunkowskaz. Dawid ma kierunkowskazy do niego nowe. Tu owiewki uszkodzone troszkę. Tu lekko połamane. Ale generalnie... i tam na dole brakuje kawałka. Ale generalnie motocykl jest bardzo fajny. Tu też ma troszkę uszkodzone. Generalnie jest bardzo fajny. Nie wiem w sumie ile on ma tu przebiegu. 50 tysięcy kilometrów. No i bardzo fajny sprzęt. Taka BMW-czka 800 do latania po mieście jak najbardziej. Także kupił go w sumie, nie wiem, czy przypadkiem, czy celowo, ale kupił. I generalnie jest zarejestrowany, już ubezpieczony i jest na sprzedaż. Także jakby co, to dajcie znać w komentarzu, może jeszcze będzie. Bo bardzo fajny sprzęt. Wystarczy troszkę miłości mu dać. Troszkę go tutaj dopieścić. To myślę, że szłoby pospawać bez problemu. Gorzej tutaj z tym elementem, którego brakuje. Ale generalnie jest fajny, sprawny, także można śmiało jeździć. Tylko kierunki założyć nowe i można śmiało jeździć w ogóle bez problemu. Ma napęd na pasie, jak Harley. Jaki kawał grubego pasa. Ciekawie ma też zacisk hamulcowy, który jest w środku w feldze i tarcza również w feldze. Całkiem ciekawe rozwiązanie. A tutaj ma o, widoczną felgę. Fajny. Hamulce Brembo, dwie tarcze z przodu. Fajny sprzęcik. Całkiem fajnie chodzi. Dawid pozwoli odpalić. Także odpalamy. Pali na dotyk. Fajne ma te zegary, fajny ten wyświetlacz, pokazuje różne fajne rzeczy, spalanie i tak dalej. Taki dosyć nowoczesny motocykl. Fajnie reaguje na gaz. Także fajny. Jeszcze się przejdę tak o,
śmiesznie ma tutaj wlew. Gasimy dziada. Bardzo fajny, polecam. Ma oczywiście ABS-y, kontroli trakcji i takie bajery również posiada, także no fajny, nowoczesny sprzęt. Troszkę inny niż Harley'e, ale też fajny, uważam. Także to była ta niespodzianka, ciekawostka. A my już bierzemy się dalej do działania w garażu. Myślę, że możemy zamknąć już garaż, czy nie zamykamy? Zamykamy. Dobra. Gdzie jest kluczy? Wspólnie stwierdziliśmy, że najpierw zajmiemy się wydechem. Tutaj już mamy dokręcony do cylindrów wydech, bo był niedokręcony. Ja już mam poczyszczone te osłony, no i będziemy je zakładać tutaj. Jak założymy te osłony, zajmiemy się czymś innym, pewnie kuframi. Także ja składam i dam wam znać, jak już będę miał złożone. Miałem tu nagrać, że są założone już te osłony ładnie. Z tej strony i z tej strony. Elegancio. Teraz się będziemy brali za kufer, za składanie tych lampek. Tutaj żaróweczki Dawid kupił całą kieszeń nowych. Będziemy zbrajać to wszystko. I nawet tutaj Dawid ma serwisówkę. Jak powinno być to poskładane. Także działamy z tym tematem. Stan jest, zobaczcie, taki. Założony kufer centralny. Z lampeczkami tutaj. Fajnie świecą. Mogę włączyć. O, tak one świecą. Z drugiej strony też. Bajer. Teraz Dawid poszedł po zbiornik paliwa. Będziemy zakładać zbiornik, no i mam nadzieję, że go odpalimy. To jeszcze trzeba dwa kufry boczne włożyć. I tak teraz patrzę, czy włożymy te kufry boczne, skoro mamy centralny założony. Powinniśmy je włożyć. Tu antena. Trochę krzywa jest, ale to nic, to się ją obróci. Dopiero będzie wyglądał. No tak. Teraz pan jest jeszcze ujebany cały. Okej, jak to metka to jest. O! Weszło? No pięknie. Leć po zbiornik. Chcesz posłuchać? No. Jakie tam są? W ogóle śmierci, kurwa, cały czas. Takie? Nie wiem. O! Kurwa. Takie chyba. Czekaj, tylko ja sobie paluszkami troszeczkę, dobrze? Nie porysuj. Boję się właśnie tego. Jeszcze jak mu w fabryce Rolls Royce'a. Lepiej. Takie ładne, chromowane śrubki, jak to i tak będzie pod tym? Przykrytają. To na koniec. Jak tam na motor? No. Podniosły moment, Dawid. No. Ten zbiornik był potrzebny. Nie żeby podnieść morale. Ale nie wygląda na jakiś wielki, nie? Ty, to miało wejść do środka. Kurwa, można było to... No. Ja podniosę, to wsadzisz. Dobra. To wpycham. No, na dół. O! Taki długi. Ty, ale nie, Łukasz, aby tą trzeba dopierdolić. Tu. No jak? Przecież tu przechodzi. Jo?
Zgasła? Ty, ja go spuszczę z tego, bo ona się napierdala, nie? Przyszłasz, Łukasz? Jo, ale to na stópkę go stawiasz? Jo. O kurwa, zobacz. Cześć. Kurwa, wybachy jest tam. Zapowietrzył się, czy co? Ciągnij. I jak pociągniesz... A, może teraz. Co to ten dziwnie, kurwa? Masz stanie? No ale chodzi. Trzymaj. Kucho. Gdzieś mi czekaj? Co śrubka jest tu? A, gaźnik podkręcić? Nie. Ale jak on się nagrzeje, to wtedy będziesz regulował. No. Fajnie, fajnie chodzi. O. Tak podobno chodzi. Taki Meksykaniec z tymi wydechami, nie? Cadillac taki. Meksykański. I na gaźniku jest to obroty, masz mu wszystko. Silnik jak laleczka, co? 130 przebiegów tysięcy. Zobacz, jak to. No ale to takie...
No ładnie. Wiesz co? Tutaj na środku coś brakuje na tym kufrze. No, bo tam ja miałem też Electra Glide, czy nie, no. Harley Davidson. Tak, a tutaj coś brakuje. Pusty taki, nie? No. Jakbyś takie coś miał? Taką tutaj? Nalepkę? Naklejkę taką? Fajnie by wyglądało. Weź ty pomyśl. Albo numer telefonu sobie tutaj daj. O, proszę, kurde. Albo sexy boy. Sexy boy. Teraz będziemy kufry boczne uzbrajać. Najpierw jeden, a potem drugi. Fajnie wyglądają. Naprawdę? Są pojemne te kufry, powiem ci. Już wszystkie mocowanie kostek? Mhm. O, no fajnie. Ale tam od radia są dwie? A ty masz jedną podłączone. Takie może radio, nie? Bo to są te radia z CB. Aha. No i zobaczcie, jak to wygląda. No jest niesamowite. Naprawdę. Takie składanie takiego sprzętu to jest coś. Petarda. Zaraz się bierzemy za drugi kufer. No i praktycznie będziemy mieli tył, można powiedzieć, prawie że gotowy. Bo tu jeszcze kilka rzeczy, takich drobnych elementów brakuje, ale główne rzeczy mamy poskładane. No i pięknie z tymi kuframi, podoba mi się, ekstra wygląda. Naprawdę. Jest kozak. Szkoda, że nie możecie posłuchać muzyki, bo tam leci sobie muzyka, taki polski rock. Naprawdę to jest mega klimat i mega to oddaje, że tak powiem. Podłączyliśmy light bar, żeby zobaczyć, jak świeci. No, takie lampy Dawid ma fajne, LED-owe. Takie były. To takie zakładasz chyba, nie? Ale fajnie daje, co? I tu są kierunkowskazy w tym? Nie, niżej są. Okej. Okay. No, jest kotur. Z tyłu palą. Znowu jedna nie świeci. No. I tam są zgnite te. Trzeba było preparatem na styki, może albo jakimś doczyszczeniem. No, trzeba tak robić, nie? Może trzeba właśnie włączyć. Ale działało na pewno. A ty masz tam drugie, nie? Nie, gdzie tam jest trafiony. Aha. A ta kostka tam na pewno dobrze siedzi? No, wierzę. Jest, słuchajcie, działa radio. Obudziło się. Kurde, fajny. Pasowałby mi. Spocz teraz, skończ pierw. A nie. Że jest tu. O! Coś jest. No i zobaczcie, jaki etap jest dzisiaj. Mamy godzinę 20, prawie 20:30. No, etap jest taki, że kufry są założone, chociaż nie do końca, bo nie możemy tego przykręcić. Musimy znaleźć taką blaszkę tu specjalną, która tam wchodzi. Nie możemy jej znaleźć, gdzieś się zagubiła, ale pewnie się znajdzie podczas sprzątania garażu. Ale kufer już siedzi na swoim miejscu, jest zamocowany. Tutaj jeszcze zamek. Zamek się znalazł, jest w kufrze włożony. No i siedzenie.
radio działa, światła działają, wszystko, wszystko działa, nawet lampka się naprawiła, tu nie, słaby kontakt tam jest, trzeba będzie przeczyścić styki, no i powiem wam, że jest petarda, tutaj lampka tak fajnie świeci, te lampki świecą, porządek z elektryką, przednia czasza i tu jeszcze szyba. No i nie składamy, bo czekamy na ten obrotomierz. Te wydechy to też fajnie robią, takie końcówki. Mega fajnie to wygląda, moim zdaniem. A, no tu jeszcze podesty. Trzeba założyć jeden, drugi. Z przodu, z tyłu, nie? To tutaj też musi być nowe, bo to jest pogięte. Pewnie Dawid będzie miał gdzieś tam. Tutaj jeszcze założyć przyciski tej konsoli środkowej. No i co? I tyle, nie? Aha, tu jeszcze oparcie, ale oparcie jest do naprawy. Dawid będzie dawał do naprawy, bo jest tu rozerwane. I tutaj pewnie da do tapicera, on tutaj to wymieni i to wymieni. I będzie jak nowe. Co, Dawidku? Będziemy kończyć? Będziemy jeść. Nie, będziemy kończyć. Co zrobiłem? Musisz. No i sprzęcior ustawiony. Tak, żeby tutaj jeszcze samochód wjechał. O, właśnie, o tym samochodzie mowa. No, także jest petarda. Także dziękuję wam za dzisiejszy wasz czas, za to, że nas oglądaliście i do zobaczenia w następnym odcinku, być może jeszcze odcinku specjalnym. Oczywiście zachęcam do subskrypcji, do oglądania wszystkich filmów. No i co? I do zobaczenia. Na razie.